Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Zapraszamy na stronę kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? W sklepie kapiak.pl ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga! Sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres: www.kapiak.pl. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową imienia Stanisława Staszica w Pile i przy finansowym wsparciu gminy Piła wydano drukiem książkę Poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta. Książka jest nowatorskim pomysłem i jedyną jak dotąd tego rodzaju publikacją na lokalnym rynku. Jest cudowna, wspaniała i tak jak powiedziałem, jest warta rozpropagowania także w innych miastach Polski, bo te nasze małe ojczyzny to są te miejsca, do których wracamy, w których żyjemy, a często zapominamy, że to są też nasze ojczyzny. Mówi się dużo o dużej ojczyźnie, pisze się dużo o dużej ojczyźnie, a jednak dla nas te małe ojczyzny są, myślę, najważniejsze. W czwartek 9 września odbyło się w bibliotece PWSZ spotkanie z autorami i osobami, które przyczyniły się do realizacji tego niezwykłego projektu. Komisja pod przewodnictwem Marka Kulca wybrała 18 prac, które znalazły się w książce oraz prace fotograficzne kilkunastu autorów. Na uroczystej promocji obecny był senator Piotr Głowski. Głos zabrali także wiceprezydent Piły Jerzy Wołoszyński oraz rektor pilskiej PWSZ profesor doktor habilitowany Adam Marcinkowski. Z stowarzyszeniem i z naszą uczelnią i oczywiście jesteśmy zainteresowani, ażebyście Państwo dali naszą działalność wzbogacali swoją twórczością. Z tą kulturą obcuję ponad 40 lat, bo moja żona jest od zarania dziejów działaczem kultury i wiem, że ona jest bliska człowiekowi i warunkuje, żebyśmy w ogóle dobrze funkcjonowali i przyjaźnie żyli. Ale też odnajduję tu takie inspiracje z tych problemów i ścieków, i ochrony środowiska, bo taki wiersz zdążyłem przeczytać, więc powiem na koniec, że dla mnie to jest radosny dzień, bo mogłem poznać tych młodych ludzi, którzy takie fajne rzeczy potrafią popełnić i ufam, że te spotkania będą miały już taki coroczny cykl i że będziemy mieli okazję i czuję się zaproszony w przyszłym roku. Marek Kulec przedstawił kilku autorów i zachęcił ich do wypowiedzi na temat swoich bohaterów lub poruszanych tematów. Szanowni Państwo, jest mi bardzo, bardzo przyjemnie być tutaj i kiedy patrzę na tę książkę, to czuję się bardzo dumna z samej siebie i bardzo jest mi przyjemnie, że będę mogła nareszcie po takim czasie wyczekiwania zapoznać się z pracami innych autorów, które na razie dla uczestników pozostawały tajemnicą. Jestem absolwentką pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pile. Po zdanym egzaminie maturalnym trafiłam na Uniwersytet Jagielloński na moje upragnione studia. Dlatego cieszę się, że tak udało mi się na nie dostać, bo zależało mi na tym, żeby być właśnie na kierunku komparatystyki, bo to właśnie studiuję. Jest to specjalność na filologii polskiej, łącząca ze sobą nie tylko zainteresowanie literaturą, ale też innymi dziedzinami sztuki, takimi jak malarstwo czy nawet film. Także uważam, że są to studia bardzo rozwijające. Ja przynajmniej jestem z nich bardzo zadowolona i zapraszam na nie. Myślę, że po tym spotkaniu może jeszcze ktoś z Piły do mnie dołączy. Te studia wybrałam właśnie z taką myślą, żeby kontynuować to, co zawsze mnie interesowało, czyli pisanie, bo piszę już od jakiegoś czasu, z różnym skutkiem. Ale mam nadzieję, że dalej i moje studia, i jakieś, nie wiem, późniejsze moje losy pozwolą mi kontynuować po prostu moją pasję, jaką jest pisanie. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie mi tego życzyć i trzymać za mnie kciuki. Ja obiecuję to samo ze swojej strony. Dziękuję.
Witam serdecznie zresztą tutaj wszystkich zebranych. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie spodziewałam się, że to będzie aż taki niesamowity efekt. Nie ukrywam, że się wzruszyłam ogromnie. Może faktycznie ma Pan rację, bo ja mam pomysłów dużo, tylko mało czasu na realizację. I jeszcze myślałam, żeby więcej napisać tych tekstów, bo mam je w głowie, tylko po prostu zabrakło czasu. Oczywiście wysyłam je na ostatnią chwilę, zarówno jak był ten pierwszy termin, jak i drugi termin, to o 22 poszły prace. Ale jak powiedziałam, to jeszcze mam pomysłów trochę i jeszcze więcej, tylko brakuje na wszystko czasu. Ja myślę, że zostało już wystarczająco dużo powiedzieć na temat konkursu i całej publikacji. Jedyne w zasadzie, co chciałbym powiedzieć, to to, że szkoda było z takiej okazji nie skorzystać do wypowiedzi na temat miasta i do przekazania własnych przemyśleń na temat właśnie tożsamości kulturowej, na temat samego miasta, gdzie żyjemy. Na pewno nie było łatwo mi pisać tej pracy, ponieważ ojciec cały czas mnie doglądał, jakieś konsultacje oczywiście z nim przeprowadzałam. To on właśnie natchnął mnie na to, żeby pisać o Pejt. Szybko przedstawił moją bohaterkę, Pejt Kurt. Jest to 11-letnia dziewczynka, która mieszkała w Pile podczas I wojny światowej. No, niewiele osób o niej wie, ponieważ o niej się niestety za wiele nie mówi, a ich historia jest bardzo ciekawa. Dzięki niej właśnie dowiedziałam się, jak Piła wyglądała podczas I wojny światowej. Dowiedziałam się też przede wszystkim dużo o życiu ludzi, takim codziennym. Publikacja zawiera wiele prac ludzi młodych i to bardzo dobrze rokuje temu miastu. To bardzo dobrze. Ja byłem zaskoczony. Zaskoczony ilością młodych ludzi i sposobem wypowiadania się przez tych ludzi. Głosy pełne wzruszenia, głosy takiego zaangażowania w to, co mówili, widać było, że przeżywają, jeszcze dzisiaj przeżywają to, o czym pisali. I to jest piękne, to jest cudowne, to jest no, takie pełne ciepła. Na końcu chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, że często w trakcie waszych wypowiedzi odczuwałem rodzaj wzruszenia. Ono było najsilniejsze właściwie wtedy, kiedy Ania Fons mówiła, a to jest moja mama, to jest moja ciocia, a to są moi bohaterowie. No jest w tym coś, czego nie da się znaleźć w tekście. I za to myślę, że w imieniu nie autorów mogę wam podziękować, zapraszając do lewitowania piętro wyżej. Dziękuję bardzo. Telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930.